Siemanko wszystkim, z tej strony Kamil. Zapraszam Was na spacer po peronie stacji. Tak jak widzieliście, Jaroszowiec Olkuski. Jest to stacja za Olkuszem w stronę Harsznicy, Kozłowa, Sędziszowa, Kielc. Proszę bardzo. Tor od strony Drezyny to jest właśnie tor od Katowic. Z tej strony się w stronę Katowic odjeżdża. Jak widać, była to kiedyś większa stacja, gdyż po prawej stronie mamy jeden tor dodatkowy, ale akurat spacerek urządzimy sobie po drugiej stronie, gdyż proszę bardzo, tu mamy główny w stronę Katowic, dodatkowy, czyli ten drugi, trzeci to jest LHS, a czwarty to jest do bocznicy tam dalej, na wprost. Odchodziła kiedyś dalej bocznica, nie wiem jak teraz, czy nadal jest, ale kiedyś w Jaroszowcu była huta szkła. Tylko Wam nie powiem, czy to był zakład państwowy, czy prywaciarz. Teraz jest tam na pewno Saint-Gobain, bo byłem, przejeżdżałem. A tutaj ta bocznica odchodziła do zakładów papierniczych w Kluczach. Teraz już jest to firma Velvet, więc też prywatna firma. I tam przejeżdżałem. Była tabliczka, że uważać na pociągi, ponieważ jest ruch wznowiony. No, patrzyłem na Google Maps. No, możliwe dlatego, że jest ruch wznowiony, dlatego, że jest tam skład rezerw strategicznych. Więcej nie muszę mówić, o co chodzi. Do firmy Velvet w Kluczach można dojechać, jeżeli po drodze gdzieś nie ma rozebranego toru. No, ale już na teren zakładu się nie wjedzie, ponieważ kto mieszka w Kluczach lub kto przejeżdża przez Klucze, by zauważył, że jest postawiony przy drodze między torowiskiem a chodnikiem no dość duży krawężnik, więc można by było próbować składem przejeżdżać, ale to mogłoby się źle skończyć, tak? Co najmniej, według mnie uszkodzeniem zgarniaczy, tak? Ale tak jak widać, stacja ta kiedyś była duża. Jest tutaj szpital rehabilitacyjny chorób płuc, jakoś tak. Dokładnie Wam nie powiem, ale no, skoro jest tu szpital taki typowo związany z układem oddechowym, czyli ewidentnie był dobry mikroklimat do tego. Proszę bardzo, zobaczcie, ile już przeszliśmy. Owszem, proszę bardzo, jest nawet już trochę wyblakła, że peron nieczynny, ale zobaczcie. Zobaczcie, dokąd lampy idą. Prawie aż do samej nastawni, więc... O, i tam właśnie, proszę bardzo, odchodzi. Odchodzi sobie bocznica. Dwa tory. Gdzie i jak można dojechać, tego Wam nie powiem. Gdyż, jakby nie patrzeć, nie studiowałem tego. Wiem na pewno, że miejsce jest klimatyczne, samo patrząc po podkładach w lecie, tak jak dzisiaj. W niektórych miejscach jakąś świeże powkładane. Ten zapach taki torowiska z dzieciństwa, kiedy tylko i wyłącznie były podkłady drewniane. Się przypomina.
Ja podejrzewam, że tu jeszcze posiedzę z godzinkę, tak gdzieś do 14, później się jeszcze może na Rabszczyn albo na Okusz przeniosę, zobaczę. Ale mówię, miejsce jest tak jak dla mnie klimatyczne. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak w jakichś rejonach podgórskich, na wprost górka. Zobaczcie, była to naprawdę duża stacja. Podejrzewam, że mogły się tu nawet zatrzymywać składy pośpieszne. Dobra, może dalej nie będziemy szli. Bo też fakt faktem, na rower muszę spoglądać. Bo później na piechtę by mi się nie chciało wracać. Zwłaszcza do Żerardowa. A kawałek mam, bo prawie 300 km. Więc spory kawałek. Proszę bardzo, tam gdzie widać za tym drogi, za tą drugą latarnią, co jest kupka piachu, kończy się peron. Więc jakby nie patrzeć, jest dość solidny, spory kawałek. Uważam, że miejscówka jest warta odwiedzenia. Podejrzewam, że jak następnym razem przyjadę, to też tutaj podskoczę. Ale kiedy przyjadę, to tego nie wiem. Na dzień dzisiejszy, czyli 25 sierpnia, jestem od wtorku, od wieczora, czyli środa, czwartek. W piątek wyjeżdżam, czyli jutro. Fajna przygoda, ale powiem tak, że górki śląskie, małopolskie pokazały mi, że na Mazowszu to, co ja jeżdżę, to żeby uzyskać moc taką, żeby tutaj sobie spokojnie pod górki podjeżdżać, to jest co najmniej 150 km dziennego przerobu kilometrażowego. 150, nie mniej. Więc uważam, że no, trzeba będzie troszkę bardziej zintensyfikować treningi, bo jednak tutaj odrudnik, czyli śląskie, później przejście do Małopolski pokazało, że górki na Mazowszu to po prostu są płaszczyzny. Po prostu płaszczyzny. Nic dodać, nic ująć. Zobaczymy, czy coś wpadnie jeszcze, czy nie. Kilka składów już wpadło. Jednego to nawet nie sfociłem, bo mi coś aparat w tym momencie zaszwankował. Nie chciał zrobić zdjęcia. Mówi się, trudno. I żyje się dalej. To tak samo jak w Lusławicach też. Standardowo dojeżdżałem na peron. Pojechał sobie skład ewakuacyjny z lokomotywą 4E004 na czele. Mówi się, trudno. Życie. Pozdrawiam.